10 bałwanków było w jednym lesie. Ni mniej, ni więcej, tylko właśnie 10. Jeden się drapał do dziupli na drzewie i tak się zdrapał, że zostało 9. 9 bałwanków stało na polanie. Dokładnie 9. Bałwan przy bałwanie. Lecz jeden poczuł, że go kręci w nosie. Jak zaczął kichać, to zostało 8. 8 bałwanów stało w dalszym ciągu. Lecz jeden bał się mrozu i przeciągów, więc włożył kożuch i okrył się pledem. Jak go odkryli, to było już 7. Z 7 bałwanków jeden zaraz orzekł, że się poślizgać warto na jeziorze. Lecz ledwie zdążył na jezioro wleść, wpadł w taki poślizg, że zostało 6. Tych 6 bałwanków stałoby do teraz, lecz jeden bałwan zaczął się rozbierać. Chciał się ochłodzić, miał na kąpiel chęć. Jak się rozebrał, to zostało 5. Z 5 bałwanów jeden zaraz ubył, bo go ciekawość przywiodła do zguby. Nie wiedział, po co są kaloryfery. Jak się dowiedział, to zostały 4. 4 bałwany stały w dwuszeregu, lecz jeden zaczął tupać na kolegów. Tupał i tupał, był strasznie zły i tak się stupał, że zostały 3. Te 3 bałwanki długo nie postały, bo jeden bałwan znał świetne kawały. Z własnych dowcipów śmiał się ha, ha, ha i pękł ze śmiechu i zostały 2. A jak została tych bałwanów dwójka, to się zaczęła między nimi bójka. 10 bałwanków stało na polanie. Ile zostało? Oto jest pytanie.